jedziemy! Można, można. Jestem już na polu po burakach. Przymarznienia to jest trochę. Nie wiem, czy to się da. Zaraz sprawdzimy. Sam raz jest. Jest moim zdaniem tego zbyt dużo, żeby tutaj zostawić i to przeorać. Po podrzucam, to będzie mniej ziemi wywiezionej. Jest troszkę liści. Ja już mam takie przekonanie, jakbym to przeorał, źle by się przeorało. Bo tutaj będzie planowana fasola. To później w tym miejscu by fasoli nie było. Może jeszcze jakby się udało, to bym zaorał. Byłby gans wszystko. Nadaję ogólnie na jutro plus 4, także wiecie, błoto by było, byłoby kiepsko tutaj wjeżdżać. Żeby nie bujnąć ze torka, bo z tyłu obciążenia nie ma. Ale fajnie się zebrało. Tylko wprawy brak. Powiem wam tak, w tamtym roku również wywiozłem na łąkę, to jakbyście tam pojechali na wiosnę, to nawet śladu nie ma. Wszystko jest kurde tak jak rozbronowane. Bo tu są jakieś korzenie, wiecie, z buraków, korzonki, jakiś burak się trafi. No, także będą zadowolone. Ja będę miał czysto.
tylko tak sobie myślę, że będę miał tu dwie przyczepy na 100%, bo jak jedną naładuję, to na pewno tam nie zajadę. Na łące to tylko można, chyba wezmę sobie to na pół podzielę, bo tak już mam trzecią łyżkę, wrzucę jeszcze dwie i lepiej, kurde, chyba dwa razy. Tak przynajmniej ja to widzę, bo tutaj chyba będzie za dużo tego na raz. W tamtym roku miałem trzy przyczepy, tylko że było trzy razy więcej buraków. I jak załadowałem, o, pierwszą przyczepę, tylko że dojcem jechałem. O, to było, było, było. Fest. Niby się wydaje, że nie ma, ale jednak jest. Wtedy była taka wilgotna pogoda troszeczkę i tych suchych liści nie odwiało. Jak się kiedyś swoim kombajnem kopało jednorzędowym, to nie było takich tam problemów, bo były obijacze i te wszystkie liście, wiecie, obiło. Robim co możemy. Można, można. Może wideł nikt nie buchnie. Zaraz wrócę. Muszę tutaj tą dziurę zarównać, ponieważ tędy jeżdżę. Wziąłem trochę ziemi, a później sobie na to wszystko przywiozę żużel. Najpierw ziemią, bo tutaj żużlu za dużo by poszło. Tak, żeby darmo nie jechać traktorem, żeby później ziemi nie wozić, to wiecie. Nie wiem, czy teraz mi się uda z przyczepą cofnąć. Udało się. Trzeba troszkę równać te drogi. Co będę miał, to będę przywoził. Tak. Jedziemy. Drugą przyczepę będzie trochę więcej, ale jeszcze dwie szufle i koniec. Jeszcze jeden i jeszcze raz.